Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania bajki autorstwa Tomasza Duszyńskiego pod tytułem Strażnicy Magicznego Jorku nadchodzi katastrofa. Czyta Jarosław Boberek. Rozdział pierwszy. No, ten wyjazd to był jednak strzał w dziesiątkę. Mruknął zadowolony detektyw Ząbek i ułożył się wygodniej na leżaku. Wreszcie się odprężył. Plaża przy pięciogwiazdkowym hotelu wyglądała jak na pocztówce. Aż dziw, że tak długo czekał na zasłużone wakacje. Detektywie, pobłaź z nami! Kuszący okrzyk chóru syren dobiegał od skały na niedalekiej wysepce. Może za chwilę? Zawołał nieco zawstydzony detektyw. Chciałem się trochę poopalać. Syreny ze śmiechem wskoczyły do wody i zanurkowały w rafie koralowej. Ty celebryto od siedmiu boleści. Spod leżaka detektywa dobiegł piskliwy głos. Mogłeś poprosić, żeby nasmarowały się kremem z filtrem. Wczoraj spaliłeś się jak przypieczony burak. Ząbek przewrócił oczami. Popatrzył pod nogi. Na miniaturowym leżaczku siedział Myszono z Gorgoncola III, jego nieproszony lokator, rezydujący pod szafą w mieszkaniu detektywa w magicznym Jorku. To znowu ty dasz mi wreszcie spokój? Nie zapraszałem cię na te wakacje. Moja wina, że zostawiłeś otwarty bagaż pod łóżkiem? Powiedział z wyrzutem gryzoń. Aż się prosiło, żeby wskoczyć do środka. Urządziłeś sobie norę w mojej ulubionej koszulce i założę się, że używałeś mojej szczoteczki do zębów. Tfu! Ząbek wciąż czuł posmak futra Myszonosa na podniebieniu. Swędziały mnie plecy, musiałem się jakoś podrapać. Powinieneś mi współczuć, że jestem tak wrażliwy na zmiany wysokości. To trzeba było nie lecieć. Detektyw stracił cierpliwość. Odprężenie minęło, jak ręką odjął. Myszonos nie dość, że okazał się pasażerem na gapę, to jeszcze zamieszkał w pokoju hotelowym Ząbka. Do tego co chwila albo zrzędził, albo robił Ząbkowi głupie psikusy. Pić mi się chce, oznajmił detektyw. Uniósł dłoń, dając sygnał, że chce złożyć zamówienie. Barman, który był ośmiornicą, zauważył go od razu. Co szanowny pan sobie życzy? Rozległ się tubalny głos głowonoga. Coś orzeźwiającego, poprosił Ząbek. No i żeby było dużo witamin. Oczywiście, doskonały wybór. Od nóża barmana uniosły się w powietrzu, a macki przykleiły do shakera. Do uszu Ząbka dotarł odgłos miksowania i potrząsania metalowym naczyniem. Smacznego! Głowonóg wyciągnął w stronę detektywa oszronioną szklankę. Ząbkowi zabrało chwilę jej przejęcie i odklejenie naczynia od macek barmana. Kostki lodu odbiły się od ścianek. To dobre. Oj, dobre. Powiedział w końcu detektyw z mlaśnięciem zadowolenia. Ja to bym coś zjadł. Poskarżył się Myszonos, gdyż zaburczało mu w brzuchu. Nawet mój pancerny żołądek się skarży. Ząbek pokręcił głową. Postanowił, że nie będzie się przejmował gryzoniem. Burczenie jednak się powtórzyło. Donośniejsze. Dołączył do niego inny dźwięk, narastający warkot i charczenie. Ząbek popatrzył na Myszonosa podejrzliwie. Czyżby burczenie w kiszkach gryzonia narastało z każdą sekundą? Od tego dudnienia trzęsły się kostki lodu w szklance detektywa. Co dziwniejsze, rumor wprawiał w drżenie całą plażę. W pobliskim piaskowym zamku zawaliły się dwie wieże.
Myszonos, to ty? Co ja? Zapytał gryzoń. Ząbek zamarł. Zupełnie jakby z żołądka gryzonia wydostawała się fala uderzeniowa trzęsąca plażowym sprzętem. Ba! Zaczęły się od niej trząść pobliski bar i wszystkie zgromadzone na jego blacie szklanki. Nawet palmy drżały, jakby targał nimi huragan. Kokosy spadały na przerażonych turystów niczym kule armatnie. Detektyw zrozumiał, że za te wydarzenia nie mógł odpowiadać Myszonos, nawet jeśli rzeczywiście miał pancerny żołądek. Nie narobiłby takich szkód. Ząbek patrzył po plażowiczach. Wielu łapało w locie parasole i ręczniki. Kilka przerażonych wróżek zniknęło w obłoczku fioletowej mgiełki. Złocisty piasek wzbił się w powietrze, tworząc spory wir. Ząbek przyłożył dłoń do czoła i mrużąc oczy spojrzał w górę. Zza budynku hotelu wyłonił się helikopter. Warkot silnika stał się ogłuszający. Kilka kolejnych magicznych stworzeń ewakuowało się z plaży. Barman próbował ratować szklanki i butelki, które od siły uderzenia wyleciały w powietrze. Panował chaos nie do opisania. Jakaś zażywająca kąpieli czarownica dostała gazetą prosto w twarz. Piszczała w niebogłosy, że pożarł ją rekin ludojad. Uwaga, uwaga! Wysoko nad głową Ząbka rozległ się głos z megafonu. Podchodzimy do lądowania, niech nikt się nie rusza. Wszyscy mają zostać na miejscu. Powtarzam, wszyscy mają zostać na miejscu. To polecenie oczywiście odniosło skutek odwrotny od oczekiwanego. Turyści puścili się biegiem w stronę hotelu, inni zaczęli odpływać daleko w morze. Niektórzy chronili się za parawanami, a znalazł się i dżentelmen, który niczym struś schował głowę w piasek. Ząbek, dajemy nogę, nie podoba mi się to wszystko. A co, jeśli to napad? Zapytał drżącym głosem Myszonos. Daj spokój. Detektyw starał się nie okazywać zdenerwowania, ale ta szarża powietrznej kawalerii nieco go wystraszyła. Może kręcą film? Rzeczywiście. Sceny, które ukazały się ich oczom, wyglądały jak z sensacyjnego filmu. Helikopter zawisł kilkanaście metrów nad ziemią. Z otwartych drzwi wyrzucono liny, a na nich błyskawicznie opuścili się ubrani na czarno osobnicy. Byli ogromni, szerocy w barach. Ciemne okulary na nosach, wielgachne buciory i broń przewieszona przez ramię budziły respekt. Jeden z nich, zapewne dowódca, wydał kilka krótkich rozkazów. Szczęknęły krótkofalówki, mężczyźni zajęli spory teren plaży. Dopiero wtedy helikopter wylądował na płaskim skrawku piaszczystej wydmy. Ząbek, chyba zagrasz w tym filmie główną rolę? Wyszeptał Myszonos. Oni się na ciebie gapią. Ja zmykam. Tchórzuj, zdrajco! Syknął detektyw. Kolejne jego słowa zagłuszył zgrzyt megafonu. Detektywie Ząbek, proszę się nie ruszać. Leci pan z nami. Myszonos? Myszonos, to twoja sprawka? Detektyw popatrzył na gryzonia, który zakopał się w piasku po czubki uszu. Jeśli to twój kolejny głupi żart, to tym razem przesadziłeś. I to grubo! Do Ząbka z każdą kolejną sekundą zaczęło jednak docierać, że nie jest to psikus gryzonia. Najemnicy wymierzyli w niego broń. Dwóch drabów ruszyło błyskawicznie w jego stronę. To pomyłka! Zapiszczał. Panowie, ja jestem na wakacjach, nic złego nie zrobiłem. Nikt go nie słuchał. Ząbek poczuł, jak dwóch osiłków łapie go pod pachy i unosi w powietrze niczym piórko. Wszystko działo się błyskawicznie.
Wirniki helikoptera znów przemieliły powietrze. Ząbek znalazł się w maszynie, ściśnięty między dwoma strażnikami. Megafon jeszcze raz zazgrzytał jak kreda na tablicy. To sprawa Centralnej Agencji Magii. Wychrypiał basem ostrzyżony na jeża mężczyzna. Państwa aparaty i telefony zostały uszkodzone impulsem elektromagnetycznym. Wszystkie zdjęcia i nagrania zostały wykasowane. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, jasne? Osiłek nie doczekał odpowiedzi. Przynajmniej Ząbek jej nie usłyszał. Silnik ryknął potężnie i maszyna wzbiła się w powietrze. Kurort rozbłysnął w promieniach zachodzącego słońca. Ząbek zobaczył z góry plażę, skrawek oceanu, swój przewrócony leżak i barmana próbującego wyciągnąć plażowiczów z piasku. Było jasne, że dla detektywa wakacje się skończyły. Czego ode mnie chcecie? Pisnął, próbując przekrzyczeć szum wiatru i warkot maszyny. Panie Ząbek, to sprawa wagi państwowej! Proszę wybaczyć te niedogodności! Detektyw dopiero teraz dostrzegł siedzącego naprzeciw osobnika. Miał nie więcej niż pół metra wysokości i był żabą. Zielonoskóry założył nogę na nogę. Mówił powoli i spokojnie. Literkę A wypowiadał z dziwnym rechotem, jakby płukał usta solami na gardło. Wybaczy? Wybaczy niedogodności? Czy wyście poszaleli? Robicie najazd na kurort, na spokojnych plażowiczów! Ząbek czuł, że się napędza, ale ta sytuacja wytrąciła go z równowagi. Ściągacie mnie z leżaka w kąpielówkach, klapkach i koszulce. Czyż zostawiłem w hotelu wszystkie bagaże? Przepadnie mi cały turnus. Kto mi za to zwróci pieniądze? Pan Żaba uśmiechnął się tajemniczo. Chyba nic sobie nie robił ze stanu detektywa. Pieniądze nie są ważne, detektywie! Na nic się nie przydadzą, gdy nasz świat przestanie istnieć! Ząbek w pierwszej chwili za nie mówił. Szybko jednak doszedł do siebie. Dla mnie to nic nowego! Powiedział obrażony, zakładając ręce na brzuchu. Musiał wziąć głębszy oddech, bo tkwił wciśnięty między dwóch osiłków jak sardynka w puszce. Przecież cały czas coś zagraża magicznemu Yorkowi. Niech ktoś inny zajmie się wreszcie ratowaniem magicznego świata. Czy ja mam napisane na czole: świat się kończy, drogie dzieci, Ząbek już na pomoc leci? Pan Żaba spojrzał na czoło Ząbka, jakby rzeczywiście spodziewał się znaleźć tam wypisany flamastrem wierszy. Detektyw poczuł, jak coś się poruszyło w kieszeni jego plażowych spodni. Niemal krzyknął ze strachu, ale uświadomił sobie, że to myszonos znalazł tam kryjówkę. Widocznie schował się tam, gdy Ząbka ściągano z leżaka. To dodało detektywowi nieco otuchy. Kto w ogóle wymyślił, żeby porywać mnie z plaży, co? Gdzie? Gdzie mnie wieziecie? Panie Ząbek! Zarechotał płas. Wyciągnął z kieszeni jakiś przedmiot i zaczął się nim bawić. Czeka na pana prezydentka! Wszystko panu wyjaśni! Co, jeśli nie chce się spotkać i z całym szacunkiem po prostu odmówię? Pan Żaba wytrzeszczył oczy. Wyglądały jak dwie piłki ping-pongowe. Płas chyba nie słyszał dotąd o tym, by ktoś chciał odmówić spotkania z prezydentem. To byłoby bardzo niefortunne, powiedział. Myślę, że po prostu jest pan wzburzony dzisiejszą sytuacją. Wystarczy nieco ochłonąć.
Mamy szczęście, że zdążyliśmy do pana dotrzeć przed tym złoczyńcą. Przed złoczyńcą? A czego on ode mnie może chcieć? Teraz to detektyw Ząbek wybałuszył oczy. Prawdopodobnie wyglądał wypisz, wymaluj jak pan Żaba. Chcę wykorzystać pana umiejętności, zdolności, wiedzę, przenikliwy umysł. Mógł dokonać porwania. Ząbek zaczerwienił się nieco z powodu tych pochlebstw, ale i ze strachu. Miałby mnie porwać? Zapytał. Ale dlaczego? Cóż? Pan Żaba znów uśmiechnął się tajemniczo. On wie, że jedynie pan może go rozpracować i odnaleźć. Stanowi pan, detektywie, dla niego zagrożenie. O rany! Ząbek poczuł, jak cierpnie mu skóra. Jesteśmy na miejscu! Pan Żaba wskazał na wielki budynek za oknem. Tym razem z kieszeni wyciągnął chusteczkę. Wydmuchał nos, co zabrzmiało jak odgłos wydawany przez piłę tarczową. Proszę wybaczyć to uczulenie! Prezydent już czeka! Detektyw wyskoczył z helikoptera na równo wystrzyżony trawnik. Ochroniarze nie odstępowali go na krok. Ząbek popatrzył na plac prezydencki. Budynek wykonany z białego kamienia wyglądał tak, jakby go wyciosano z bloku ogromnej lodowej góry. Przy głównej bramie zebrał się spory tłum mieszkańców magicznego Jorku. Były wśród nich i ekipy telewizyjne, które nadawały przekaz na żywo. Ząbek był w stanie się założyć, że nie zabrakło również jego znajomego reportera, Tomcia Palucha. Idziemy! Prezydent czeka! Oznajmił pan Żaba. Ochroniarze poprowadzili Ząbka do głównego wejścia. Ale jazda! Odezwał się Myszonos z kieszeni detektywa. Pamiętaj o mnie, jak będzie coś do jedzenia. Kanapeczka, przystaweczka, zwłaszcza z serem. Wrzuć do kieszeni, a ja zajmę się resztą. Ty tylko o jedzeniu, wyszeptał z oburzeniem Ząbek. Mam inne powody do zmartwień. Idę na spotkanie z głową państwa w stroju plażowym. Dobrze, że nie zdążyłeś nałożyć dmuchanych rękawków do pływania i płetw. Zarechotał Myszonos. Dopiero narobiłbyś sobie obciachu. Wiesz, jak mnie pocieszyć. Westchnął Ząbek. Muszę ci coś jeszcze powiedzieć. Myszonos ku przerażeniu Ząbka wychylił się z jego kieszeni, niemal z niej wypadając. Ja chyba znam tego Żabola. Uważaj na niego, bo to śliski płas. Mnie się wydaje, że już go kiedyś widziałem. Ten garniturek może zmylić. A to taki artysta ze spalonego teatru. Dosłownie. Zarządzał teatrem, ale powinęła mu się noga, a właściwie żabie udko. Myszonos zarechotał jeszcze głośniej. I teatr poszedł z dymem. Wszystkie mapety, które zatrudniał, zostały na lodzie. Dobra, bądź już cicho, bo cię usłyszą. Upomniał Ząbek. Po prostu na niego uważaj. Powtórzył gryzoń i skrył się w kieszeni. Zrobił to w ostatniej chwili, bo przed detektywem otworzyły się wysokie, bogato zdobione drzwi i został wprowadzony do owalnego gabinetu. Pani prezydent, to detektyw Ząbek! Zaskrzeczał pan Żaba, anonsując przybycie gościa. Świetnie, świetnie, proszę wejść. Od biurka dobiegł miły kobiecy głos. Ząbek przyjrzał się pani prezydent. Pola Polarna wstała z krzesła i podeszła do detektywa.
Chyba była uprzedzona, że detektyw zostanie ściągnięty do pałacu prezydenckiego prosto z plaży, bo nie okazała zdziwienia na widok jego stroju kąpielowego. Pani Polarna była niedźwiedziem polarnym. Ząbek uścisnął wyciągniętą swoją stronę łapę. Zdał sobie sprawę, że nie otrzepał wystarczająco dobrze dłoni z piasku, co go trochę zawstydziło. Proszę wybaczyć, że przerwaliśmy panu wakacje, detektywie. Pani prezydent wróciła na swoje miejsce. Wskazała Ząbkowi jedno ze stojących naprzeciw krzeseł. Mam nadzieję, że pan to rozumie. Musieliśmy działać szybko, bo sprawa jest bardzo poważna i mamy mało czasu. Został pan wprowadzony w szczegóły misji? No ale... Ząbek chciał powiedzieć, że na żadną misję jeszcze się nie zgodził, jednak pani Polarna nie dała mu dokończyć zdania. Polecił mi pana mój brat, burmistrz magicznego Jorku, Antoni Polarny. Zresztą nie tylko on. Zna pan zapewne jednego z naszych doradców, pani profesor Mądra Lińska, wprowadzi pana i pana zespół w szczegóły sprawy. Ząbek dopiero teraz zauważył siedzącą w drugim fotelu kobietę. Ta odchrząknęła, poprawiła ogromne zsuwające się z nosa okulary i pokiwała głową. Znam panią profesor. Zająknął się Ząbek. Ale o jakim zespole pani mówi? Przecież ja nie mam żadnego zespołu. Oczywiście wiemy, że najczęściej działa pan sam. Doceniamy pana niezwykłe zdolności, jednak tym razem będzie pan potrzebował wsparcia specjalistów. To geniusze w swoich dziedzinach. Najlepsi z najlepszych. Naukowcy, spece od zabezpieczeń i systemów informatycznych, komandosi. Zresztą niech pan sam zobaczy. Pola Polarna dała sygnał dłonią panu Żabie. Uchyliły się drzwi. Do gabinetu wkroczyło kilku napakowanych osobników. Wyglądali jednakowo, jakby zostali sklonowani. Pani prezydent. Ząbek potrząsnął głową. Odruchowo wcisnął myszonosa do kieszeni, bo ciekawski gryzoń znów niemal wypadł na podłogę. Proszę mi wybaczyć. No, zapewne ma pani wielu agentów w tajnych służbach, wróżów, wróżki, komandosów, którzy lepiej niż ja nadają się do tej misji. Jest mi bardzo przykro, bardzo, ale będę musiał odmówić. Czyżby nie podobał się panu dobrany przez nas zespół? Naprawdę nie chodzi o to. Myślę, że to prawdziwi geniusze. Detektyw uspokajająco uniósł dłonie. Nawet Eugeniusze! Zarechotał w kieszeni Ząbka myszonos. Zakaszlał detektyw, próbując zagłuszyć gryzonia. Po prostu uważam, że to za duża odpowiedzialność. Mogę nie podołać. Przecież jeszcze nawet pan nie wie, o co chcemy pana poprosić. Prezydent Polarna zmarszczyła czoło. Zapewne się uśmiechnęła, ale odsłoniła przy tym wszystkie kły, co przyprawiło detektywa o gęsią skórkę. Czyżbym źle pana oceniła? Nie zależy panu na losach magicznego świata? Ależ zależy! Ząbek pod wpływem spojrzeń wszystkich obecnych w gabinecie poczuł się nieswojo. Tyle, że mamy swoje warunki! Myszonos wyskoczył z kieszeni Ząbka i wylądował na biurku pani prezydent Polarnej. Te warunki to... Gryzoń nie dokończył. Słowa ugrzęzły mu w gardle, a futro zjeżyło się ze strachu. Prezydencka obstawa działała błyskawicznie. W nos myszonosa wycelowane zostały lufy ogromnych pistoletów. Tylko spokojnie! Gryzoń uniósł łapki. Ząbek, ratuj! Zna go pan, detektywie? Zapytała prezydent Polarna. Przez chwilę Ząbka kusiło, żeby się do myszonosa nie przyznawać, jednak nie mógł mu tego zrobić. To mój współlokator.
Myszonos gorgonzola trzeci. Zupełnie nieszkodliwy szczur. Czy nieszkodliwy? To bym nie powiedział. Gryzoń wyraźnie się oburzył. Znam jiu-jitsu, jako tako karate, hono na mate i zapomnianą sztukę Jedi. W kilka sekund powaliłbym wszystkich osiłków z obstawy prezydenckiej. Myszonos! Syknął ostrzegawczo Ząbek. Nie pogrążaj siebie i mnie. Pola Polarna zaśmiała się rubasznie. Oczywiście wiemy, kim jest pan Myszonos. Wiedzieliśmy także, że panu dziś towarzyszy. Prawda, panie Żaba? Płas ukłonił się pani prezydent i uśmiechnął do Ząbka. Chciałabym poznać warunki, a właściwie prośby pana Myszonosa. Gryzoń schylił głowę w pełnym szacunku ukłonie. Po pierwsze, chciałbym coś zjeść, bo żołądek uciekł mi właśnie w pięty. Po drugie, dajcie coś temu człowiekowi do ubrania, bo wygląda żałośnie. Ząbek dopiero po chwili zrozumiał, że Gryzoń mówi o nim. Po trzecie, chciałbym nowy szlafrok, bo ten mi się przetarł w łokciach. Pola Polarna i profesor Mądra Lińska z trudem utrzymywały powagę. A po czwarte? Zapytała pani prezydent. W sumie to wszystko. Myszonos wzruszył ramionami. Nie mam wygórowanych oczekiwań. Sugeruję jednak, żeby odesłać tych osiłków, których chcecie dołączyć do zespołu mojego wielce szanowanego kolegi detektywa. On zwykł pracować sam, no albo z gronem zaufanych przyjaciół. Pani prezydent poważnie skinęła głową. Wzięliśmy to pod uwagę, dlatego w tej właśnie chwili nasi ludzie zostali wysłani w różne zakątki magicznego Jorku, by sprowadzić do pałacu. Pola Polarna zawahała się, ale pan Żaba usłużnie podał jej kilka teczek. Pani prezydent rozłożyła je na stole i kontynuowała. By sprowadzić do pałacu wróżkę Zębuszkę, pana Leniwca i złotego rybę. O rany! Myszonos nerwowo potarł się po nosie. To będzie jazda bez trzymanki. Ząbek przełknął ślinę. Po raz pierwszy był w stanie przyznać Myszonosowi rację. Co ma pan na myśli, mówiąc jazda bez trzymanki, panie Myszonos? Zapytała profesor Mądra Lińska, poprawiając zsuwające się z nosa okulary. No, może tego nie wiecie, ale polujecie na najlepiej wyszkolonych, najbardziej przebiegłych, najinteligentniejszych i najszybszych agentów, jakich widział magiczny świat. Wasi ludzie nie mają z nimi najmniejszych szans im. No i mam nadzieję, że przeżyją dzisiejszy dzień. Spodobał ci się ten fragment? Posłuchaj tego słuchowiska w Storytel.